Ah, Wszystkie samogłoski składają się z tego samego zestawu częstotliwości, tylko że występujących z różnymi amplitudami. Te częstotliwości to pewna częstotliwość podstawowa, określająca ton głosu oraz jej wielokrotności. Natomiast zmiany amplitud w poszczególnych częstotliwościach odpowiadają filtracji dźwięku przez różne położenia części ciała ograniczających jamę ustną, np. warg i języka. A Odkupienie zła przez dobro, pokuta, dobrowolne zadawanie sobie cierpień na łonie szczęścia? Na koncertach wybierał miejsca odległe od estrady, ażeby słuchać muzyki, nie słysząc hałasów i nie widząc artystów.